Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wota, no to oczywiście jest Wojna Widzów, sezon drugi, odcinek siódmy z grupy C. Dobra, od razu na wstępie powiem to samo, co powiedziałem już w grupie B w dzisiejszym odcinku, że po prostu rano jak się obudziłem, bardzo bolało mnie gardło, dlatego też dzisiaj postaram się troszeczkę mniej mówić, bardziej oszczędzać głos, tak żebym po prostu jutro też mógł nagrać. Jeżeli jutro mi się bardzo pogorszy i nie będę w stanie po prostu nagrać odcinków, no to prawdopodobnie dam o tym znać na Facebooku lub po prostu nagram osobny film, więc możecie być przygotowani na to, że jutro może nie być filmów, ale postaram się, żeby były, nie wiem, napiję się tam mleka z miodem i tak dalej, te swoje sposoby na gardło jakieś mam. Oczywiście, dobra. Lecimy tutaj z rozgrywką. Jest rok 1743. Dzisiaj udało mi się w grupie B, w odcinku, który też przed chwilą wyszedł, dojść już do roku 1790 w odcinku numer 8, więc prawdopodobnie dzisiaj dojdziemy tak gdzieś do roku 1769, coś takiego, tak około 1770. Tak, żeby właśnie każdą grupę skończyć w około 10 odcinkach, myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobre. Tak w ogóle, patrzcie, znowu się te Wastelandy zepsuły, tylko że teraz oba naraz, patrzcie jak to fajnie wygląda. Dobra, ale mniejsza to nie bawmy się tym, bo tutaj jest ważne to, że jest wielka wojna, Polanie biją się z krasnoludami z Dąbrowy i to jest jeden na jednego z tego, co widzę, więc zobaczymy, kto tutaj będzie wygrywał. Jak na razie wygrywają Polanie, ale czy krasnoludy dadzą radę się tutaj odbić? Jeszcze tego nie wiem. Czekajcie, bo to nie jest jeden na jednego, to jest dwóch na jednego, bo tu jeszcze Shurima. Shurima wbija tutaj nóż w plecy krasnoludom z Dąbrowy od tyłu, więc no, oni tutaj będą mieć jeszcze problemy z nimi. Co prawda Shurima nie jest zbyt duża, ma pewnie, nie wiem, kilkadziesiąt developmentów, no może przesadziłem, kilkaset developmentów, no ale to jest zawsze trochę developmentu, a to jednak zawsze daje, zawsze to się przekłada na kilkadziesiąt tysięcy wojsk, które mogą w razie czego coś tutaj zniszczyć. Dobra, gdzie jest w ogóle jak oni tam mieli? Shurima. Mają 157 developmentu, no to nie jest zbyt dużo, no ale mówię, zawsze troszeczkę tego wojska na pewno tam mają, więc no teraz krasnoludy z Dąbrowy są bardzo, bardzo, bardzo mocno oblegane. Ciekawi mnie też, czy Libertalia w końcu jakoś tutaj spróbuje zrobić anektację właśnie z Francji i z tego co widzę, zrobi to dokładnie za 4, teraz już za 5 lat. Za 5 lat, bo 7 punktów dyplomatycznych na miesiąc idzie na to. Więc bardzo możliwe, że właśnie zaraz powstanie nam wielka Libertaria, która mało, że ma tutaj tereny właśnie tej centralnej, tak można powiedzieć, Afryki, plus całe te tereny Ameryki Południowej, tutaj gdzie się wbija jeszcze Anglezja i Slawinia się wbija w te tereny, ale tak czy siak ona już zebrała większość złota. Właśnie, tutaj przed chwilą mi Remek pisał na streamie, pokaż Wotan mapę religijną, pokaż mapę religijną, no to już wam pokazuję, mapa religijna wygląda w następny sposób, że mamy tylko jeden kraj, który jest protestancki, Kraszlandię. Cała reszta jest katolicka. No i ziemie, które są nieskolonizowane, jeszcze mają jakieś tam ortodoksów tutaj, tu jakieś Tengri, ale to wszystko się tak zmienia na katolicyzm. Więc tutaj w tej grupie żadnej, nie wiem, wojny religijnej nie było i nie będzie. Niczego takiego nie będzie, bo po prostu, no, protestantów jest zbyt mało. Są sami katolicy praktycznie. No, więc tutaj za chwilę bardzo, bardzo możliwe, że zobaczymy właśnie anektację Francji, co pozwoli, bo w ogóle pokażę wam, jak Francja taka mała nie jest, bo Francja, jak widzicie, niby tu ma mało terenów, ale mam jeszcze tutaj w Iberii tereny, tutaj w Europie, no przy Francji, niedaleko Francji, troszeczkę tutaj w Anglii, no i to tyle chyba już. Tak, to tyle. No ale to tak czy siak trochę terenów jest. I patrzcie, jak tutaj w ogóle Polanie pięknie zjedli część krasnoludów z Dąbrowy. To niby tutaj taki duży wasteland, ale popatrzcie się, jeszcze tutaj prowincja, tu prowincja, tu była prowincja zjedzona i też kilka tu prowincji, więc no Polanie naprawdę bardzo mocno tutaj teraz zaatakowali i z tego co widzę, a nie, to są buntownicy. Z tego co widzę teraz, Polanie będą na pewno wysoko w tabeli. Zaraz zobaczymy. Pierwsze jest Shire, 3500, potem Libertaria 3019, Polanie 2059. W ogóle widzicie, jaka to jest przepaść pomiędzy pierwszym Shire, drugą Libertarią, a trzecim miejscem, które zajmuje Polanie. Potem jest Cyganowo dopiero, to jest znowu przepaść. Znaczy może nie taka duża, 200 developmentu, ale tak, no prawie 300. Szwastwo niemieckie. I to jest pierwsza piątka nasza, tak? Więc tutaj na pewno o to piąte miejsce będzie na pewno wielka, wielka wojna. No i też pamiętajcie, zaraz, że zaraz właśnie Libertaria za dokładnie 2 lata, nie, za 3 lata, przepraszam, już teraz za 3 lata, zje Francję, co podniesie jej development o 1219, więc tu będzie mieć państwo, które ma 4000...
300, 400, 400 developmentów, więc jeden wielki kloc, który po prostu będzie wszystko dookoła prawdopodobnie niszczył, ale o tym dowiemy się dopiero za chwilę prawdopodobnie. Jak na razie zobaczymy, kto tak naprawdę tutaj jeszcze wejdzie. Widzę, że Shire zaatakowało i walczy, wow, tu jest jakiś wielki sojusz przeciw Shire chyba powstał, bo Cyganowo, Crashlandia oraz Szwarstwo Niemieckie postanowiło zaatakować Shire albo na odwrót, pomaga im jeszcze, a nie, to są dwie wojny osobne. Szwarstwo Niemieckie zaatakowało prawdopodobnie Faję i przez to Shire dołączyło do tej wojny, a Shire zaatakowało Cyganowo, przez co dołączyła Crashlandia do tej wojny. Więc widzicie tutaj, jak to wszystko wygląda. Więc jeszcze raz, kto miał szansę na piąte miejsce? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Shakuras są piąci? Shakuras? A Shakuras są ci na górze, którzy mają ideę do kolonizacji, więc oni się tam będą rozwijać i oni będą lecieć cały czas. Czyli tutaj widzicie, Szwarstwo Niemieckie, Szwarstwo Niemieckie, Francja by miała, ale zostanie zjedzona. No i tak naprawdę tu jeszcze Crashlandia, potem Szwedzki, Slawinia też będą mogły, Krasnodar Dobrowy też, Faje już nie za bardzo. Ale cała ta reszta, która ma te 1300 z kawałkiem, od 1000 do 1300, to myślę, że oni cały czas mają szansę, bo tutaj widzicie piąte miejsce, to jest Shakuras, który ma właśnie 1300 developmentów, więc tutaj różnie może wyjść. Do tego Shakuras jeszcze teraz oblega sobie tutaj Krasnoludy z Dabrowy, więc prawdopodobnie zabiorą im te tereny, o ile nie jeszcze jakieś inne. Więc tutaj różnie może być, naprawdę różnie może być. Za ile zjedzą sobie tutaj Francję? 55, więc coraz dalej, a wiecie dlaczego dalej? Bo Francja cały czas kolonizuje i coraz więcej tego developmentu dochodzi i po prostu w Libertarii jest coraz ciężej zjeść Francję. No ale zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie? To jak na razie widzę, że Shire idzie po prostu jak burza, jak, no i właśnie... wow, patrzcie, Faje zdobyły tutaj tereny od Cyganowa. Tego się nie spodziewałem. Jak ta wojna? Bo widzicie tutaj raz, dwa. Przepraszam, o tak zrobimy może. To było chyba raz, dwa, trzy i chyba to czwarty teren sobie Shire zabrało. I oddało też trochę ziem Fajom. Więc teraz zobaczymy, jak ta tabelka wygląda w tym momencie. No Faj mają 800, bo zdobyły niby tutaj trochę developmentu, ale straciły na rzecz Szwarstwa Niemieckiego. Shire, Libertaria, Polania, Cyganowo, Szwarstwo Niemieckie wpadło na piąte miejsce, Shakuras spadło. Więc widzicie tutaj walka o to piąte miejsce jest naprawdę bardzo zacięta i myślę, że do końca gry jeszcze dużo się może pozmieniać i to tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja z tą Francją? Bo ja bym chciał zobaczyć, jak tutaj ta anektacja i powstaje to wielkie państwo, które ma no naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo developmentu. Jeszcze no już 98,9% na 99%, więc widzicie, tutaj powoli leci, ale cały czas do góry. Slawinia się tutaj też nieźle rozwina na południu Afryki, za często z tego wyjdzie. Tu się rozwijają, Kutaj się w ogóle rozwija, to jest śmieszne. Śmieszne jest to, że te państwa powstały. No ale to już nie moja wina, to jest wina tego, że któreś państwo było zbyt słabe, żeby po prostu poradzić sobie ze swoimi buntownikami. No taka prawda i tyle. Ale patrzcie, jak tu w ogóle Shire. Ktoś tam pisał, że Shire robi ten. Będzie robił achievement Mare Nostrum. Kurde, jakby zrobił, to bym się naprawdę śmiał z tego wszystkiego. Ale to bym chciał tutaj skolonizować, podbić jeszcze tutaj od Francji te potem, czyli od Libertarii tak naprawdę. Tutaj z Polanami powalczyć i tak dalej, więc to różnie może być. W ogóle Shire ma jakiekolwiek. To jest taka wielka wojna. Shurima, Shire, Shakuras, Kontra, Krasnoludy z Dabrowy i potem Szwedzki. Ciekawe, dlaczego ta wojna wybuchła w ogóle. Kto ją wypowiedział? Sprawdźmy sobie w Current Wars. Current Wars, gdzie są? Czyli mamy tak, mamy Slawinię, która zaatakowała Lemon Republic i Darkland, które jeszcze gdzieś tam istnieją, nie wiadomo gdzie, ale gdzie są. I mamy Szwabstwo Niemieckie razem z Cyganowem zaatakowali Gruboland. Gruboland istnieje? Kutai, Imperialistyczny Zakon Bilbiego i Harcinowo. A Shakuras razem z Shire i z Shurimą zaatakowali Krasnoludy z Dabrowy i potem Szwedzki, więc tutaj Shakuras się na pewno rozwinie. Shurima może się rozwinie, troszeczkę ziem tutaj zbierze, a Krasnoludy z Dabrowy tak naprawdę bardzo, ale to bardzo zmaleją. Dobra, Libertaria cały czas sobie tutaj kolonizuje, no w ogóle mam wyrąbane wszystko, on sobie po prostu zbiera ten development z tych kolonii po prostu bardzo, bardzo szybko i w ogóle Libertaria walczy razem, patrzcie, o to jest wojna! Libertaria plus Polanie, plus Francja oczywiście, plus tutaj jest, to są Polanie, kontra Shire, Faje, Shire, Faje, Shakuras i tyle.
No, może być nieźle. Czyli teraz Shire będzie toczyła wojnę na dwa fronty. Tutaj krasnoludy dostały pomoc właśnie od Libertarii i Polan, więc różnie tutaj może być. Czy oni już... O, właśnie zaanektowali Francję, więc widzicie, tutaj Libertaria urosła znowu o kolejne tereny. To, tu, no i oczywiście te. Więc teraz tabelka wygląda w następujący sposób. Pierwsze miejsce Libertaria 4421 developmentu, drugie Shire 3552, Polanie Cyganowo Shakuras. Czy widzicie, znowu się to zmieniło, Shakuras ze szwabstwem niemieckim. Szwabstwo niemieckie jakby tak straciło trochę tego developmentu, ciekawe, straciło? Dziwne, dziwne trochę, ale może zaraz zyska, zobaczymy. A teraz pytanie, kto wygra w tej wojnie? Polanie, Polanie, Libertaria i Huai. Dobra, ale Polanie i Libertaria na pewno mają dużo wojsk, chociaż widzę, że tutaj już Shire zaczyna oblegać, ale to na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo wyrównana wojna. No i ciężko tu mi ogarnąć, widzę, że są wojska Shire, są i wojska Polan. Tu idzie 100, 140 tysięcy, czy tak zaatakowało? Zaatakowało Starkwipe, tak, Starkwipe oczywiście poszedł, Polanie właśnie stracili 40 tysięcy. Jak to 69 tysięcy tutaj wejdzie na tą, znowu tutaj na Mokę, no to przecież za chwilę to 100 tysięcy przyjdzie tu ich rozwali. Widzę, że też tutaj na górze 44 tysiące jest odosobnione, a tutaj już leci bardzo duża armia Shire'u. I no i właśnie znowu Starkwipe pójdzie prawdopodobnie. Nie, nie poszedł Starkwipe, ale dużo wojsk stracili. Więc tutaj widzicie, jak na razie moim zdaniem wygrywa tutaj Shire, a właśnie dlatego, dzięki temu, że po prostu oni cały czas tutaj ładnie wyłapują pojedyncze armie wroga i po prostu je rozwalają. Tutaj też była bardzo bliska bitwa, ale wygrała znowu Shire. Shire w ogóle ma jakieś dobre chyba idee do bitwy, co nie? Defensywny, ofensywny plus quality. O Boże, to jest takie cholernie mocne combo. Pomyślcie sobie, ofensywne, dyscyplinka, quality, dyscyplinka, defensywne, morale, bardzo duże morale. Jednym słowem, to jest naprawdę bardzo mocne combo, ja się nie dziwię, że oni tutaj wygrywają. Jeżeli jeszcze sobie wzięli dowódcę do dyscypliny lub do morali, to po prostu oni tu miażdżą i to wszystko. Ja muszę zobaczyć jakąś bitwę, jak jakaś będzie zaraz bitwa, to wyłapię. O, czekajcie, chciałem sobie tutaj wyłapać, bo chciałem zobaczyć, ile Shire ma. Patrzcie, dyscyplina 120 do 115, morale 8,6 do 7,8. Po prostu miażdżą i tyle. Miażdżą i tyle. Jeśli oni tylko zbiorą wojsko w jednym miejscu i nie pozwolą się wyłapywać, nie pozwolą sobie tracić, nie będą tracić właśnie pojedynczych staków, no to naprawdę ta wojna jest dla nich wygrana, nawet jeśli walczą właśnie z dwoma bardzo mocnymi państwami. A to tylko pokazuje, jak bardzo mocna jest właśnie teraz, jak bardzo mocna jest teraz Shire. Shakuras teraz chyba zgarnęliśmy takie ziemie od krasnoludów Zabrowy, więc oni tutaj cały czas zdobywają, ile się tylko da. No i właśnie, ciekawi mnie jeszcze na rzecz, bo tutaj nie jestem pewien. A, Slavinia się zaatakowała, ale ona sama zaatakowała? Ej, Gierko, nie kraszuj się, nie kraszuj się, proszę cię, nie kraszuj, okej, nie kraszuj. Czemu tu nie mogę zobaczyć tego? Libertario, pokaż. Ej! Halo! A... są jakieś problemy, powiem wam. Bo nie mogę sobie popatrzeć tutaj, co się dzieje. Ale oczywiście mam jeszcze tutaj tabelki. Swoje piękne, ukochane tabelki. Aj, coś źle kliknąłem, przepraszam was bardzo. Jak to wygląda tu jeszcze? Sardynki i Crashlandia zatkowali Zau, Malakę, Imperium Lechitów. Co tu jeszcze jest? Polanie plus Libertaria zatkowali Shire. Szwasy niemieckie i Cyganowo zaatakowali te też mniejsze krajiki. Aha, faje, a Slawinia po prostu doszła tutaj, dlatego po prostu jeszcze Slawinia walczy, więc jeszcze od Slawinii też na pewno kilkaset, no może nie kilkaset, ale kilkadziesiąt lub, no właśnie tak 100 tysięcy, no to kilkaset tysięcy wojsk na pewno tutaj doszło. Shire, a nie mogę zobaczyć, czy wygrywa, właśnie, a czekajcie, tu będzie war score jeszcze. Przegrywa Libertaria i Polanie na razie przegrywają, mają minus 25 Wolskora, więc widzicie tutaj siłę Shire'u, który po prostu, no miażdży, jak na razie miażdży. Jakby ta wojna troszeczkę może później wybuchła, to może by to było inaczej, bo wiecie, w tym momencie dopiero Libertaria zjadła Francji, więc ona jeszcze tego wojska prawdopodobnie tak dużo nie zrobiła, chociaż z tego co widać, patrzcie, Libertaria cały czas ma manpower, ma 460 wojsk, nie ma najemników. Polanie mają najemników. Mają tylko 200 tysięcy wojsk, Shire ma tylko 283 tysiące wojsk i ma najemników dużo. Więc tutaj Shire, widać, że Libertaria jednak sobie radzi, ale prawdopodobnie właśnie, patrzcie, 100, prawie 200 tysięcy wojsk jest w Brazylii od Libertarii i nie mają jak ich przetransportować. No więc po prostu oni tutaj przegrywają. Tak samo widać, że tutaj sobie stoi Libertaria i ona ma w dupie tą wojnę tak naprawdę, patrzcie, 100 tysięcy tu stoi. 100 parę tysięcy stoi tutaj na północy.
Trzeba tu prowadzić jakąś jeszcze wojnę. No nie, no ale widzicie, Libertaria sobie chodzi tutaj po tych terenach niepotrzebnie, a w tym momencie Shire po prostu miażdży ich sojusznika. Więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o Libertarię, oni sobie grają tutaj na spokojnie. Po co, pewnie sobie tak, ktoś myślał coś w stylu, po co mamy tracić wojsko? Jak to nie jest nasza wojna, to jest wojna Polan. To Polanie zaatakowali. Polanie zaatakowali, zawołali Libertarię. W sumie Libertaria powiedziała, więc powinna jako dobry posłuchaj teraz tutaj działać, ale jak widać, no wbiła nóż w plecy Polanom i naprawdę w tej wojnie, no sobie tam poszło na jakieś te tereny. No ale co z tych terenów tutaj zdobędzie? Co z tych terenów zdobędzie? Nic. I widzicie, co właśnie Shire zrobiło. Powiększyło swój napis. I to tak bardzo, ponieważ patrzcie, ile terenów zdobyło. Raz, dwa, trzy, i to są prowincje po 20 parę developmentu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Kilkaset tysięcy developmentu. I od razu wojna z Cyganowo plus Crashlandia. Tyle, że to jest wojna 1 na VS 2. Nie, przepraszam, ciągowo jeszcze walczy. To 1, 2 na 2, ale Shire jest osłabiony po wojnie z Polanami. I tutaj w tej wojnie Cyganowo, jeśli to Cyganowo powiedziała tą wojnę, to zrobiła bardzo dobry ruch, bo prawdopodobnie wygrają. Zaraz zobaczymy. Nie, to Crashlandia razem z Cyganowym wypowiedziała wojnę Ciołkowi i Shire. Shire po prostu doszło do tej wojny. Więc tak naprawdę tutaj, jak widzicie, wojna będzie toczona najbardziej o te tereny. Tutaj Crashlandia będzie oblegana cała, no i teraz pytanie, czy Shire będzie jakoś się bardzo mieszał w tą wojnę, czy po prostu spróbuje jakoś, nie wiem, no porzucić Ciołkowo, Ciołkowo niech po prostu zniknie, a ono sobie tutaj będzie dawało radę dalej. Bo jak widzicie, to jest tutaj, no po prostu wojska Shire po prostu przychodzą tutaj wielką armią. No a tu widzę, że potop szwedzki, korzystając z momentu, zaatakował Polan. Polanie naprawdę bardzo tutaj ucierpieli w tym odcinku. Niby na początku od krasnoludów zdobyli trochę ziemi, ale teraz cierpią i to bardzo. No, najbardziej to jest Shire i Libertaria w tym odcinku zyskały do developmentu, tak naprawdę. No, Shakura też bardzo mocno. Jak w ogóle się pokazuje nam tutaj ta tabelka? Pierwsze miejsce. Ale pierwsze miejsce, no oczywiście, Libertaria, to nie ma w ogóle jak tego podważyć. Drugie miejsce to Shire ma. Trzecie, patrzcie, jaka jest w ogóle przepaść. No tutaj, no niby jest pomiędzy Libertarią a Shire przepaść. No to jest, ile? No tutaj mamy jakieś 500-600 developmentu. Ale pomiędzy Shire'em a Polanami, jaka przepaść? Shakura z Cyganowo, tak? A czyli tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć oni wchodzą. Szwarstwo niemieckie goni cały czas Cyganowo. A Slawinia coś tam próbuje, ale myślę, że już się nie dogoni. Więc tutaj tak naprawdę jeszcze Cyganowo, Shakuras i Szwarstwo niemieckie będą się bili. No i Polani będą się bili o to piąte miejsce. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Teraz tutaj, no kurde, wygrywają, a znaczy pewnie, no nie mogę zobaczyć, bo się, nie wiem co się mi się za urobką stało, no ale się stało. W ogóle muszę się napić wody, bo już nie daję rady, powiem wam. Dobra. Wow. Taka chwila przerwy. Kilka wdechów. I możemy jechać dalej, okej. Jak ta wojna się skończyła? W sumie nie wiem. Czyżby stracili znowu te tereny? Nie, no mają te skorowane. Ale Ciołkowo czy to zdobyło? Chyba nie. Czyli może łatwiej, proszę, czekajcie, ile czasu trwa, a nie mogę sobie nawet tego sprawdzić, bo jak ja tu jestem w ogóle pozbawiony praktycznie wszystkich opcji, które chciałem sobie właśnie robić. Dobra. Shakura znowu zaatakowali krasoludy z Dabrowy, ale walczą też, aha nie, to krasoludy z Dabrowy walczą jeszcze z Shurima, więc w tym odcinku bardzo mocny sojusz pomiędzy Shurimą a Shakura po prostu niszczą krasoludy z Dabrowy, po prostu je zjadają cały czas. No więc tutaj, no kurde, propsy za sojusz, ale no krasoludy znikły, krasoludy, ale jak wiecie, ja bardzo lubię krasoludy we wszelkim wydaniu. Czy to test z Warhammera, czy od Tolkiena, i tak dalej. Ale tutaj się kurde wbijają, też patrzcie, Polanie, Slawinia, w ogóle wszyscy się wbijają teraz w Amerykę Południową, a Północna stoi pusta. Tutaj jakaś jedna mała Slawinia się wbija na Grenlandię, ale cała reszta pusta i tyle. Ale tak czy siak, najwięcej złota to, znaczy już prawie całe złoto, tak? No nie, no jeszcze tutaj kilka prowincji złotem jest, ale to widzicie, tutaj prawdopodobnie te prowincje, znaczy naprawdę, na pewno Libertaria sobie zgarnie, więc bez problemu. Widzę, że tutaj Szwarstwo Niemieckie, znaczy Polanie oblegają Szwarstwo Niemieckie, to jeszcze jakieś Szwarstwo Niemieckie, jeszcze jakieś prowincje miało, a za to Libertaria zatkała sobie Arganię. Postanowiła sobie zjeść ją, bo tam, to zawsze to jest trochę developmentu, 22, 17, 22, i 22, i tu 25, no to nie jest tak mało, tak naprawdę to nie jest mało. Dobra, cała reszta jakoś sobie daje radę,
Ale w sumie jak mówiłem, że dojedziemy do roku 1770, tak właśnie się dzieje, więc za chwilę tylko dojedziemy jeszcze te kilka lat i będziemy mogli kończyć. Więc ja w tym momencie może na sam koniec odcinka jeszcze pokażę wam development. Wygląda to w ten sposób, że w tym momencie wchodzi do finału jeszcze szwadztwo niemieckie, Szakuras, Polanie, no i Shia i Libertaja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. Na Polana się kończy, ale Cyganowo cały czas tutaj powoli tam puka do drzwi Polan, że ej, panowie, teraz my damy radę. A do tego patrzcie, Cyganowo myślę, że ma lepszą sytuację, bo ono jest, graniczy tylko z Shire, a Polanie są pomiędzy Libertarią a Shire. Więc tutaj może być różnie. Też Libertaria zerwała sojusz z Polanami, więc no... Czuję coś, że Libertaria będzie walczyła tu z Polanami i Shire tak samo, więc Polanie bardzo możliwe, że są zjedzeni. Za to Shakuras bardzo mają silną opcję, ponieważ oni sobie mogą tutaj siedzieć na górze i kolonizować po prostu i tyle. Tak samo mogą robić szwadztwo niemieckie. Też ma Faję obok siebie, który może sobie cały czas zjadać. Te mniejsze państwa, które sobie może tu zjadać cały czas, więc no, ono też ma bardzo mocną pozycję. Zobaczymy, kto tak naprawdę dojdzie do kolejnego, dojdzie do finału. Development wygląda w ten sposób. Income. Najwięcej zarabia Libertaria, potem jest Shire, Polanie, potem Szwedzki i tak dalej. I wojsko jeszcze najważniejsze. Libertaria i Shire prawie tyle samo wojska, po 500 tysięcy z kawałkiem, pół miliona z kawałkiem wojsk, ja pierdzielę. Ale aktualnego wojska najwięcej ma Libertaria, potem jest dopiero Shire, 256 tysięcy, widzicie jakiś przeskok. A to dlatego, że po prostu Shire teraz miała dwie ciężkie wojny, a Libertaria sobie stała z boku wojskami, miała w dupie wszystko. Polanie, Shakuras, Cyganowo, Slawinia, więc widzicie jak się to wszystko zmienia, jeśli chodzi o wojsko. No i do samego dołu wygląda to tak. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostały tak jeszcze z 3 odcinki z tej grupy, tak do 90 roku, a potem jeszcze, znaczy ten kolejny odcinek do 90 roku, potem tak do 15 i końcowy do 21. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapę w górę i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya.